Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie na moim kanale Adam Wieląski, naukowo o polityce. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie faszyzm włoski, a konkretnie pierwszy wykład dotyczący włoskiego faszyzmu. Faszyzm włoski jako ideologia jest czymś, co zawsze budziło duże kontrowersje. Dlatego, że ideologia faszyzmu włoskiego rodziła się w bardzo specyficznych warunkach, a mianowicie partia faszystowska powstaje w roku 1919, głównie z kombatantów wojennych, zdemobilizowanych, którzy w tej chwili utracili swój model życia, który prowadzili przez ostatnich kilka lat i którzy mieli dość duże problemy ze znalezieniem dla siebie miejsca, a po znacznym stopniu również i pracy w społeczeństwie po zakończeniu I wojny światowej. Faszyzm powstaje w roku 1919, partia faszystowska, a w 1922 dochodzi do władzy. To jest bardzo krótki czas, który powoduje, że faszyzm idący po władzy i dochodzący do władzy tak naprawdę nie posiada skonkretyzowanej ideologii. W momencie dojścia do władzy teoretycznie obowiązywał program z 1919 roku, z którym postaram się Państwa zapoznać, chociaż trudno go traktować z jakąkolwiek powagą, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak potem faszyzm włoski wyglądał w praktyce. Mamy go podzielonych na trzy części, a mianowicie kwestie polityczne, społeczne, militarne, a przepraszam, jeszcze czwarta część finansowa. W kwestiach politycznych faszyści żądają powszechnego prawa wyborczego metodą proporcjonalną, a nie większościową, z głosowaniem równym i powszechnym zarówno dla mężczyzn, jak i dla, uwaga, kobiet. Można więc powiedzieć, że faszyzm na samym początku prezentuje pewne postulaty o charakterze, nie zawaham się powiedzieć tego, feministycznym. Po drugie, faszyści domagają się obniżenia cenzusu wiekowego, aby móc głosować. A mianowicie, aby móc głosować, żądają obniżenia wieku wyborczego do 18 roku życia, a żeby móc być wybieranym do 25 roku życia. Następnie postulat bardzo taki, bym powiedział, antykonserwatywny w ówczesnym świecie, a mianowicie postulat zniesienia senatu. No i wreszcie punkt czwarty, zwołanie Zgromadzenia Narodowego, które miałoby nadać państwu włoskiemu nową konstytucję. No i wreszcie punkt piąty, to powołanie, to się tak ładnie nazywa, Krajowych Rad Technicznych do spraw pracy, przemysłu, transportu, higieny społecznej, komunikacji itd. Te specjalne rady techniczne miałyby mieć uprawnienia ustawowe i przeprowadzić reformy socjalne w poszczególnych branżach włoskiej gospodarki. W kwestiach społecznych faszyści domagają się ustanowienia powszechnego 8-godzinnego dnia pracy dla wszystkich pracowników, wprowadzenia pojęcia płacy minimalnej i oczywiście ustalenia również tej płacy minimalnej, udziału przedstawicieli w zarządzaniu fabrykami, przedstawicieli robotników, czyli coś takiego, co moglibyśmy określić mianem rad pracowniczych. Punkt czwarty, powierzenie zarządzania przemysłem i usługami publicznymi organizacjom proletariackim, czyli mówiąc inaczej, związkom zawodowym. Punkt czwarty, szybkie i pełne zaspokojenie roszczeń finansowych pracowników kolei i wszystkich branż transportowych. Punkt piąty, nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu z tytułu niezdolności do pracy i emerytury, obniżająca wiek emerytalny z 65 do 55 lat. To zresztą paradoksalnie, powiedzmy, jest to obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat, no to w Wenezueli właśnie jest to jedynym kraj na świecie, gdzie emeryturę wypłaca się od 55 roku życia, to jest właśnie Wenezuela, lekko, powiedzmy, mająca kłopoty finansowe i budżetowe, z tego, między innymi z tego powodu.
w kwestiach militarnych. Faszyści domagają się stworzenia milicji narodowej w miejsce regularnej zawodowej armii, czyli mówiąc wprost, domagają się armii z poboru zamiast armii zawodowej, nacjonalizacji wszystkich fabryk broni i materiałów wybuchowych, czy byśmy powiedzieli produkujących amunicję. Następnie polityki zagranicznej, która w warunkach pokojowych i za pomocą metod pokojowych doprowadzi do wzrostu znaczenia narodu i państwa włoskiego w świecie. I w kwestiach finansowych faszyści domagają się nadzwyczajnego, wysokiego podatku kapitałowego o charakterze progresywnym, czyli progresji podatkowej, zajęcia całego majątku zgromadzeń zakonnych, i zniesienie wszystkich stołówek biskupich. O ile majątek zgromadzeń zakonnych jest to po prostu chęć sekularyzacji majątku kościelnego, to w przypadku tych stołówek biskupich, powiem szczerze, zastanawiałem się, co to jest. Być może, że albo mamy do czynienia tutaj z stołówkami w sensie dosłownym, albo też chodzi tutaj po prostu o rozdawnictwo przez biskupów różnego rodzaju pomocy socjalnej. I po trzecie, przegląd wszystkich kontraktów na dostawy wojenne i przejęcie na rzecz budżetu państwa 80% zysków wojennych uzyskanych przez ciężki przemysł. Jak widzimy, program faszystowski jest mocno lewicowy, taki demokratyczny, socjalny i antyklerykalny, zupełnie nie pasujący jakby do naszego wyobrażenia faszyzmu późniejszego. Dlatego też z tego pierwszego programu faszystowskiego, mówiąc szczerze, niewiele zostało, a w samym faszyzmie włoskim upowszechniła się później maksyma Il duce a sempre ragione, wódz ma zawsze rację. I tak jak wódz zmieniał swoje poglądy, tak zmieniał się również program partii. Widziałem zresztą kiedyś we Włoszech, będąc w księgarni, książkę pod takimże tytułem Il duce a sempre ragione, której sobie niestety nie kupiłem, czego żałuję, dlatego że były tam w tej książce przedstawione wszystkie wolty ideowe i programowe Benito Mussoliniego, za którymi natychmiast następnego dnia podążała również cała partia. Biorąc pod uwagę, że faszyści dochodzą do władzy po 3 latach funkcjonowania partii faszystowskiej w wyniku zamachu stanu, to skutkiem tego jest niedojrzałość ideologiczna. Tak naprawdę ideologia faszystowska kształtuje się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, czyli w kilka do tak do 10 lat po powstaniu samej partii faszystowskiej i dojściu jej do władzy. Generalnie w literaturze uważa się, że zakończenie procesu powstawania ideologii faszyzmu włoskiego należy datować gdzieś na rok 1934. Wtedy też zresztą w sposób dojrzały powstaje faszyzm włoski. Za pracę programową faszyzmu włoskiego starała się uchodzić broszura pod tytułem Doktryna faszyzmu z roku 1932. Broszura powstała zresztą w sposób, bym powiedział, dość przypadkowy, dlatego że wydawano wtedy taki wielki, można powiedzieć, flagowy projekt faszystowski, a mianowicie Encyklopedia Italiana, Encyklopedia Włoska, wielotomowa, jest zresztą dostępna na przykład w Warszawie w Bibliotece Narodowej, w Czytelni Humanistycznej, można sobie ją obejrzeć. No i kiedy autorzy encyklopedii doszli do litery F, jak faszyzm, no to stwierdzili, że musi się tam oczywiście pojawić takie hasło. No to kto może napisać hasło faszyzm? No jak to kto? Duce, wódz, Benito Mussolini. I powiem tak, Benito Mussolini napisał, czy nie napisał tego hasła, to jest cały spór. Dlaczego? Dlatego, że pod hasłem, które zostało potem wydane jako oddzielna broszura właśnie Doktryna faszyzmu, podpisany jest Benito Mussolini. Jednakże w literaturze trwa od wielu już lat wielka debata i dysputa, na ile był on autorem tego tekstu. Dlatego, że szybko zwrócono uwagę, że
tekst ten jest trochę niemussoliniański, jeśli chodzi o idee filozoficzne, a bardzo zbliżony do różnych poglądów prezentowanych wcześniej publicznie w różnych swoich tekstach i wystąpieniach przez Giovanniego Gentile, heglistę prawicowego, który był jednym z najbliższych współpracowników takich, można powiedzieć, filozoficzno-naukowych Mussoliniego i tworzył coś w rodzaju takim, był takim, można powiedzieć, nadwornym ideologiem Benito Mussoliniego. Do tego stopnia zaczęto w pewnym momencie Giovanniemu Gentile przypisywać hasło doktryna faszyzmu i faszyzm samo, że na przykład w wydanym w języku angielskim wyborze tekstów Giovanniego Gentile, który tutaj posiadam, pod tytułem Origins and Doctrine of Fascism, doktryna faszyzmu znajduje się tutaj w tym zbiorze i jest uznana za dzieło Giovanniego Gentile. Część włoskich historyków to popiera, część nie. Na przykład jeden z historyków włoskich, badaczy zresztą ideologii faszyzmu, Tripodi, sam zresztą sympatyzujący głęboko z Benito Mussolinim, nigdy tego nie ukrywający, w jednej ze swoich książek zajął się tym problemem i stwierdził, że na podstawie czegoś, czego mnie nigdy nie było dane, a mianowicie poszedł do archiwum i obejrzał sobie zachowany rękopis doktryny faszyzmu, stwierdził, że gro tekstu rzeczywiście jest napisane ręką Giovanniego Gentile. Ale po pierwsze, pojawia się pytanie, czy Gentile napisał to, co chciał, czy też dostał od Benito Mussoliniego jakieś wytyczne. No, ghostwriterzy, czyli osoby piszące na zamówienie polityków artykuły, przemówienia czy książki, zwykle nie piszą tego, co chcą, tylko dostają w punktach, jakie mają być główne problemy i główne tezy i oni jakby to ubierają w słowo. Po drugie, w tekst Giovanniego Gentilego, napisany jego ręką, zawiera bardzo dużo korekt, poprawek w tekście i na marginesach, inną ręką, którą Tripodi bez wahania przypisał samemu Benito Mussoliniemu. Taka więc jest prawda, że tak naprawdę dzieło jest autorstwa obydwu tych ludzi, to znaczy i Mussoliniego, i Gentilego. I spór procentowy, ile który z nich to włożył, jest nie do rozstrzygnięcia. Ja bym powiedział tak, myśl jest zapewne mussoliniańska. Same słowa w większości są gentiliańskie, ale ponieważ Mussolini się pod tym podpisał, należy tą pracę traktować jako dzieło Mussoliniego. Wreszcie tutaj warto zwrócić uwagę, o czym mówiłem już na jednym z wcześniejszych wykładów dotyczących w ogóle faszyzmu jako takiego. Faszyzm nie jest ideologią. Taką sensu stricte, czyli racjonalnym, całościowym opisem świata. Faszyzm jest wielkim mitem politycznym, odwołującym się do prostych, populistycznych haseł. Stąd też jest wielokrotnie powtarzana w literaturze, szczególnie liberalnej i marksistowskiej, teza o tym, że faszyzm włoski w ogóle nie posiadał idei i ideologii i był tylko pragmatycznym sposobem rządzenia za pomocą metod totalitarnych. Pogląd ten trudno uznać za słuszny. Po pierwsze dlatego, że jest on prezentowany tylko i wyłącznie przez antyfaszystów włoskich i popularny zresztą po dzień dzisiejszy dość we Włoszech w kręgach liberalnych i lewicowych, ale co ciekawe, nie podzielają go już nawet lewicowi liberalni badacze zagraniczni. Także należy tutaj uznać po prostu tą przypisywaną bezprogramowość faszyzmu jako taką, bym powiedział, czarną kartę, którą się faszyzmowi dorabia, że był to ruch bez żadnej idei. Faszyzm oczywiście miał takie idee. Problem faszyzmu polega na tym, że trudno wskazać takie poważne dzieła, nawet tę doktrynę faszyzmu, no bo to jest mała książeczka licząca kilkadziesiąt stron, trudno wskazać takie dzieła jak, nie wiem, Rosenberga, Mit XX wieku, czy Hitlera, Mein Kampf, w których można by powiedzieć, tutaj znajduje się ideologia. Nie ma takich dzieł jak, nie wiem, Adama Smitha, Bogactwa narodów dla liberalizmu, czy Johna Locke'a, Dwóch traktatów o rządzie. Nie ma takiego dzieła, nie wiem, jak Kapitał Marksa, czy Manifest komunistyczny. Chcąc studiować ideologię faszyzmu,
to jest bardzo niemiła rzecz dla badacza. Trzeba przejść przez lekturę przynajmniej z kilkuset książek pisanych przez licznych autorów faszystowskich. To oczywiście są badacze, którzy to zrobili i tą literaturę przeszli. Ja na przykład uważam, że najlepszą książką, jaką na ten temat napisano, jest książka takiego włoskiego badacza Cunino, który przeszedł przez całą tą literaturę faszystowską i napisał się znakomitą książkę o ideologii faszystowskiej. Także taka ideologia istnieje, ale nie ma tutaj jednego wielkiego ideologa, który ciąży nad całym ruchem. Nie ma tutaj faszystowskiego ojca liberalizmu typu Smith czy John Stuart Mill, nie ma żadnego Adolfa Hitlera i Mein Kampfu, nie ma żadnego Marksa faszyzmu. To trzeba przeczytać dzieła wszystkie, opera Omnia Benito Mussoliniego i ze 200 innych książeczek różnych innych autorów, w tym wspomnianego przeze mnie Giovanniego Gentile, żeby zrozumieć, na czym polegał włoski faszyzm. Ja się postaram w tej chwili dać taką małą wykładnię, na czym ten faszyzm polega i w dzisiejszym odcinku skupię się na dwóch elementach. Po pierwsze, na tym, co się we Włoszech nazywało nową historiografią, czyli nową nauką historyczną, a mianowicie jest to próba reinterpretacji całej historii Italii w duchu włoskiego faszyzmu, a drugą kwestią, którą się zajmę, będzie problem nacjonalizmu w faszyzmie włoskim. Zacznijmy takiej sytuacji najpierw od nowej historiografii, czyli od nowej wizji historii. Faszyści włoscy podjęli próbę napisania ponownie włoskiej historii narodowej i państwowej z punktu widzenia postulatów włoskiego nacjonalizmu. Odkąd w związku z czym zaczęli? Rzym. Rzym stworzony przez Romusa i Remulusa. Rzym, który podbijał cały basen Morza Śródziemnego. Rzym, imperium, cesarstwo. No to jest marzenie, pewien mit, marzenie, wielka idea, którą żyły Włochy Mussoliniego. Mit Rzymu ma dla Włoch faszystowskich takie znaczenie jak mit starożytnych Germanów dla III Rzeszy. Rzym się kojarzy z podbojami, dyscypliną, porządkiem, hierarchią, legionami, centrum świata, no i przede wszystkim z Cezarem. Jest nowy Cezar, który odtworzy teraz nowy Rzym. Nazywa się Benito Mussolini. Mussolini permanentnie stylizowany jest na cesarza nowego. W jakiejkolwiek książce, broszurze, prasie faszystowskich Włoch pełno jest zdjęć Benito Mussoliniego, permanentnie stylizowanego na modłę imperialnych cesarzy starożytnych. Duce, czyli wódz, od prawda, księcia, jest to pojęcie wywiedzone, które można pisać tylko i wyłącznie to słowo wielkimi literami. Zawsze jest duce wielkimi literami. Jest to, co ciekawe, nakaz ustawowy. Nie wolno było w faszystowskich Włoszech napisać duce małymi literkami, czy nawet z pierwszą literką dużą. Wszystkie cztery litery musiały być dużymi literami. I duce ciągle jest pokazywany przy zabytkach starożytnych, jako w strojów różnych imperatorów rzymskich, przemawiających jako imperator. Ma cały styl, bym powiedział, artystyczny, prawda, pokazujący tego duce jako nowego cesarza. Duce i w ogóle Włochy stanowią centrum w tej nowej historiografii świata starożytnego. Bardzo ważny element, mianowicie w całej historiografii faszystowskiej podkreślany jest element wyższości Rzymu nad Grecją. I to jest nie tylko wyższość militarna, zasłużona, bo to w końcu Rzymianie podbili Greków, a nie odwrotnie, ale również, co dla badacza starożytności, no, byłoby mocno wątpliwe. Włosi przeważali w sztuce nad Grekami, znaczy Rzymianie, w sztuce nad Grekami, w literaturze, w filozofii, we wszystkim. To nie to, że Rzymianie przejęli filozofię, sztukę od Greków. To właściwie można powiedzieć
oni byli tymi, którzy stworzyli nie gorszą sztukę, nie gorszą literaturę, nie gorszą filozofię. Cała nowa wizja świata. Powiem szczerze, karkołomna, dlatego że jeśli chodzi o filozofię, no to naprawdę Platonowi, Arystotelesowi ciężko było dorównać i zrobienie z takiegoś Cycerona, prawda, myśliciela, filozofa, rangi większej od Platona czy Arystotelesa, no wymagało dość dużej nadinterpretacji. Potem, po epoce Rzymu starożytnego mamy czas klęski. Rzym, jak wiadomo, pada 476 rok i Włoch nie ma do roku 1922, kiedy Benito Mussolini przejmuje władzę po to, żeby restytuować stary Rzym, odbudować. W średniowieczu mamy i całej epoce nowożytnej mamy rozpad Italii. Nie ma jednego państwa włoskiego. Nie ma jednego państwa rzymskiego. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt książstewek, wolnych miast, królestw i tak dalej. W środku znajduje się Rzym pod władzą Kościoła. Rzym znienawidzony, Rzym katolicki, który, można powiedzieć, no, podnosi sztandar uniwersalizmu Rzymu starożytnego, ale równocześnie nadaje mu jakiś dziwny kształt, że królestwo jest w tamtym świecie, a nie w tym. To nie jest duch podboju, to nie jest duch legionów, duch heroiczny. Dlatego też cała historia średniowiecza, katolickiego średniowiecza, jest traktowana we Włoszech faszystowskich dosyć dwuznacznie, podejrzliwie. Eksploatowane są te nurty, które sprzeciwiają się panowaniu papieskiego nad Italią. Jakie to będą nurty? To będą Gwelfowie, czyli będą to, prawda, znaczy Gwelfowie to będą ci źli, prawda. Zwolennicy cesarza to są dobrzy. Dlaczego? Dlatego, że wśród nich jest największy z największych. Dante Alighieri, autor Monarchii. Monarchii, w której stworzył wizję cesarstwa panującego nad światem, cesarstwa uniwersalnego. Będzie ono wprawdzie niemieckie, powiedzą nam włoscy autorzy, ale będzie miało stolicę w Rzymie. Tak naprawdę niemiecki cesarz z Rzymu odbuduje cesarstwo rzymskie. Potem mamy następną postać, już pierwszego takiego świadomego i autentycznego włoskiego nacjonalisty, Niccolò Machiavelli. Po cóż Niccolò Machiavelli napisał Księcia? Włoscy faszyści, historycy faszystowscy napisali na ten temat dość dużo literatury, zresztą bardzo interesującej, w której starają się udowodnić, że istotą księcia Machiavella jest wizja stworzenia nacjonalistycznej dyktatury, która przegna z Italii wszystkich obcych, Francuzów, Hiszpanów, Niemców i kogo tam jeszcze, po to, żeby stworzyć zjednoczone państwo włoskie. I to zjednoczone państwo włoskie, które odbuduje wielkość Rzymu, musi mieć na czele dyktatora, wodza. No i teraz zgadnijcie państwo, kto będzie wodzem i dyktatorem? Jak to kto? Benito Mussolini, Duce. Także ten Duce znajduje się wszędzie. Potem znów po Niccolò Machiavelli czas nieistnienia Włoch. I Włochy się pojawiają dopiero w wieku XIX wraz z Risorgimento. Risorgimento, czyli ruch zjednoczenia Włoch. Stanowiące, co tu dużo mówić, dla faszystów włoskich dosyć poważny problem i wyzwanie. Risorgimento, co prawda, głosi zjednoczenie Italii. Jest narodowe, nacjonalistyczne, na czele zresztą z Mazzini, z Giuseppe Mazzini, o którym tośmy sobie tutaj mówili w wykładzie na temat nacjonalizmu włoskiego. Ale ten Giuseppe Mazzini, Garibaldi, oni wszyscy są liberałami, wolnomularzami. To jest w ogóle wizja, bym powiedział, państwa narodowego, ale liberalnego, demokratycznego, republikańskiego, w którym nie ma miejsca dla żadnych nacjonalistów typu Benito Mussolini. I dlatego nastąpi jakby podzielenie tej tradycji Risorgimento, zjednoczenia Włoch, na fałszywą i prawdziwą. Fałszywa to jest ta liberalna, wolnomularska. Prawdziwa tradycja Risorgimento to jest tradycja, którą symbolizuje idea zjednoczenia Włoch. I dlatego jest cała wizja przedstawiona, że Mazzini i reszta byli w swojej epoce liberałami, działali w wolnomularstwie, bo taki był duch epoki, ale przyświecał im cel wielki, nacjonalistyczny, taki jak Benito Mussoliniemu, zjednoczyć Włochy
i dać im miejsce w świecie należne temu narodowi. Jak mówi Giovanni Gentile, Mazzini byłby dzisiaj z nami. Dzisiaj, czyli w latach 20. czy w latach 30. byłby z nami, z faszystami. A kto jest winien temu, że ruch Risorgimento stał się liberalny? Ten, który Włochy politycznie zjednoczył, a mianowicie premier Królestwa Sabaudii, Kamil Cavour. To on zjednoczył co prawda Włochy, jest to jego wielki udział, ale to był wstrętny liberał. Wstrętny, obrzydliwy parlamentarysta, który nie uznawał czegoś takiego jak idea narodu, nazwijmy to w rozumieniu nacjonalistycznym. On stworzył cały świat parlamentaryzmu włoskiego, liberalizmu, partyjniactwa, afer, korupcji. On stworzył pewien model, który we Włoszech Mussoliniego nazwano go wprost, obdarzono nazwą Italietta. Tak jak jest Italia, czyli Włochy, jest Italietta. Coś, czego się nie da na język polski dosłownie przetłumaczyć. To jest taka włoszczyzna, można powiedzieć. Takie miniaturowe Włochy. Takie godne pogardy, śmieszne, żałosne Włochy. Italietta. Italietta w roku 1896 zaliczyła najbardziej upokarzający moment w nowożytnej historii Włoch. A mianowicie Italietta podjęła słuszną samą w sobie próbę podboju Etiopii i stworzenia dla Italii imperium kolonialnego. Ale wiecie, co ta Italietta zrobiła? W 896 roku armia Italietty pod Adułą dostała wycisk od Murzynów. Od Etiopczyków, byle jak uzbrojonych, a przynajmniej taki mit był, bo wcale nie byli tak źle uzbrojeni. Ale w każdym razie armia włoska dostała wycisk od Murzynów, co było wydarzeniem na ówczesne czasy w ogóle niewyobrażalnym. Jak to Murzyni wygrali z armią, prawda, europejską, uzbrojoną w nowoczesne broń, armaty i tak dalej, a jednak tak się stało. I dlatego Italietta poniosła klęskę. I ta Italietta nawet dostała, bym powiedział, wzorcowego polityka, który symbolizował małość tej Italietty. Jest to Giovanni Giolitti, wieloletni premier, wybitny gracz parlamentarny, który jest wybitnym graczem parlamentarnym, wybitnym demagogiem, wybitnym politykiem dla siebie i dla partii politycznych. Ale jest politykiem, który nic nie zrobił dla Italii i dla jej wielkości. Faszyści włoscy mniej więcej o Giolitti mieli taki pogląd jak wyborcy współcześni Prawa i Sprawiedliwości o Donaldzie Tusku. To znaczy wszystkie zło kojarzone dla wyborców PiSu jest z Tuskiem, a dla zwolenników faszyzmu włoskiego z Giolitti. No i to państwo stworzone przez Giolittiego, ta Italietta w 1915 roku weszła do I wojny światowej. Weszła dlaczego? Bo Francuzi i Anglicy obiecali kolonie po Niemcach, obiecali zdobycze na Bałkanach. I Italietta weszła do wojny. Politycy poprowadzili ją do wojny. Generałowie z nadania polityków poprowadzili ją do potężnego, szokującego ataku na Austro-Węgry, na armię austro-węgierską, który zakończył się rzezią włoskich oddziałów pod Caporetto. Caporetto stanie się od tego momentu takim, bym powiedział, pojęciem obok Aduły i bitwy pod Adułą, symbolem klęski. We Włoszech się używa potem pojęcia Caporetto polityczne. To jest klęska polityczna. No i wtedy z tej klęski, którą zadali Włochom politycy, elita polityczna, wyszedł wielki ruch narodowy i nacjonalistyczny, który wziął odwet na armii austriackiej na polach Vittorio Veneto, wielkim zwycięstwie włoskiej armii. Według całej mitologii faszystowskiej to nie tyle państwo włoskie wygrało pod Caporetto, to wygrali włoscy żołnierze. I jeden z nich teraz sięga po to, aby stworzyć państwo tych żołnierzy, tych, którzy walczyli i przelewali krew. Kim jest ten jeden? Pewnie się Państwo nie zdziwicie, kiedy Wam powiem, że to oczywiście Duce, Benito Mussolini.
Także Benito Mussolini w 22 roku odsuwa od władzy kastę liberalnych polityków i tworzy wielką, nową Italię. Italię, która będzie w tej chwili miała za swoje zadanie rewizję traktatu wersalskiego. Włochy co prawda wygrały I wojnę światową, były w koalicji zwycięskiej, ale równocześnie przegrały ją, ponieważ nie osiągnęły właściwie prawie żadnych sukcesów. W traktacie wersalskim otrzymały tylko południowy Tyrol na Austro-Węgrzech i to wszystko. A Włosi mieli wielkie aspiracje. Przede wszystkim żądali Dalmacji z półwyspem Istria, żądali miasta Fiume, które ostatecznie zostało przyłączone po wyprawie na Fiume, słynnej wyprawie, prawda, o której się powiada, że stworzyła włoski faszyzm i mit włoskiego faszyzmu. Ale to była wyprawa prywatnych osób, które odbiły dla państwa włoskiego miasto Fiume. Także teraz Benito Mussolini mówi tak, wychodząc z I wojny światowej, mamy kolonię Libię, poza tą Libią mamy Somalię i nic więcej. Benito Mussolini jeszcze w latach 30., pod koniec lat 30. zajmuje Albanię. No, ale nasze imperium, trzeba stworzyć imperium. Co ma wchodzić jeszcze w skład imperium? Na Francji trzeba odbić Niceę, która co prawda została przekazana dobrowolnie przez Włochów w zamian za sojusz i pomoc francuską w pobiciu Austriaków. I zamieszkiwali tam głównie Francuzi, ale jednak miała włoskie pochodzenie, czyli Nicea musi z powrotem trafić do Włoch. Korsyka należąca do Francji, gdzie ludzie mówią dialektem języka włoskiego. Na Francji trzeba zdobyć również kolonie obok Libii położone, Tunezję i Algierię. Na Wielkiej Brytanii trzeba zdobyć Maltę, położoną na południe od Włoch, która przedziela jakby no Włochy od Libii i przyszłych kolonii, i gdzie mieszka zresztą ludność mówiąca również, podobnie jak na Korsyce, dialektem języka włoskiego. Trzeba zdobyć Egipt. Po co? Dlatego, że z Egiptu od Libii mamy w takiej sytuacji wielką połać Afryki Północnej wzdłuż Morza Śródziemnego. Algieria, Tunezja, Libia, Egipt. Z południa na Egipt, tam już mamy kolonie w Somalii, no i po drodze jest to, co musi być włoskie. Etiopia. Dlaczego Etiopia? No bo w roku 1896 była ta nieszczęsna Aduła. I trzeba pomścić Aduę i Egipt musi być kolonią włoską. I ostatecznie zresztą za Benito Mussoliniego się staje. Aduła zostaje pomszczona, Etiopia zostaje zajęta zbrojnie po bardzo krwawej wojnie. Etiopczycy jeszcze raz stawili zaciekły opór, który został przełamany dzięki lotnictwu, czołgom i broni chemicznej, której Włosi nie zawahali się użyć. Sami oczywiście na rzecz, że tak powiem, opinii publicznej na świecie, to była to misja humanitarna, dlatego że celem misji humanitarnej było zniesienie niewolnictwa w Etiopii. W Etiopii w momencie, kiedy w latach 30. Włosi ją podbijali, około 15% ludności stanowili niewolnicy. I tu można powiedzieć, że rzeczywiście Włosi niewolnictwo w Etiopii znieśli, a przy okazji zlikwidowali samodzielność tego kraju. Następnie Włochy muszą podbić Dalmację. Dlaczego Dalmacja jest taka ważna? Dlatego, że Dalmacja stanowi historyczną własność najjaśniejszej Republiki Weneckiej. W miastach dalmackich, takim jak Splicie, Zarze, Fiume, ludność jest włoskojęzyczna. Cała wieś dalmacka jest chorwacka czy też słoweńska, ale miasta, szczególnie miasta portowe, są autentycznie włoskojęzyczne. Stąd chęć podboju Dalmacji. No i następnie podbój Grecji. Podbój Grecji wynika przede wszystkim z przekonania o istnieniu pewnej jedności kulturowej grecko-rzymskiej, w której, jak już wiemy, to
Rzymianie i ich dziedzice mają tą przewagę kulturowo-militarną, w związku z czym Grecja też musi być przyłączona w całości do Italii jako kolonia. Także to jest jakby ten program imperialny włoskiego faszyzmu. Tak jak widać to, następnym jakby z tego imperializmu, no, płynnie przejdziemy sobie do problemu nacjonalizmu. Faszyści włoscy wielokrotnie podkreślają, że idea narodu stoi ponad jednostkami, dlatego należy odrzucić liberalizm, który bardzo wywyższa rolę i znaczenie jednostki. Włoscy faszyści podkreślają, że idea narodu stoi ponad partiami politycznymi, dlatego trzeba znieść parlamentaryzm i instytucje partii politycznych. Wola narodu, wreszcie, mówią faszyści, stoi ponad klasami społecznymi, dlatego trzeba zlikwidować marksizm i marksistów po to, aby wprowadzić nacjonalizm typu socjalnego. Dlatego, że faszyzm włoski jest ideologią kompromisu społecznego, ideologią socjalizmu państwowego, który państwo ma za zadanie zbudować państwo socjalne, solidarystyczne, w którym proletariat zostanie, jak to się ładnie wtedy mówiło, inkorporowany do wspólnoty narodowej poprzez różnego rodzaju system świadczeń socjalnych, ubezpieczeń, prawa pracy i tak dalej. Będziemy sobie o tym mówili na następnym wykładzie, dlatego że tu rzeczywiście faszyści zrobią bardzo dużo. Naród musi się wypowiedzieć. Jak, ponieważ odrzucają, faszyści odrzucają ideę, że naród wypowiada się za pomocą głosowania powszechnego na partie polityczne i wypowiada się za pomocą swoich parlamentarzystów, to naród musi znaleźć inny środek wypowiedzenia się. I tutaj faszyści są zgodni, że naród wypowiada się poprzez swoją mniejszość. Przez elitę, kreatywna mniejszość. Tam ciągle się pojawia to pojęcie minoranza creatrice. Ta minoranza i to minoranza. Ona jest aktywna, ta mniejszość, a ogół jest nieruchawy, powolny, zwolna reagujący na ideę. Dlatego mniejszość aktywna ma prawo narzucić narodowi swoją wolę. I zrobiła ta mniejszość w roku 1922, idąc na Rzym. I Duce wyraża wolę. 22 rok był plebiscytem, w którym mniejszość kreatywna przejęła władzę, większość milczała, nie protestowała, to znaczy, że zaakceptowała ten fakt. I to jest sposób, w którym wyraża się wola narodu. Wola narodu nie jest tym samym, co wola wyborców. No i ostatni element w nacjonalizmie, który musimy sobie jeszcze koniecznie omówić. Kwestia rasowa. Kiedy Benito Mussolini dochodzi do władzy, pośród włoskich faszystów idea ras ludzkich jest ideą praktycznie nieznaną. To znaczy, znane są badania nad rasami ludzkimi, które prowadzono na przełomie XIX i XX wieku oczywiście, ale nie wyciągane są z tego jakiekolwiek wnioski natury politycznej. Włoscy faszyści nie są w żaden sposób rasistami. Już duże kontrowersje w partii faszystowskiej spowodował dekret Benito Mussoliniego, czyli Duce, o rozwiązaniu masonerii. Dlaczego? Dlatego, że wielu masonów było członkami partii faszystowskiej, no i musieli, że tak powiem, na polecenie tej partii dokonać rozwiązania lóż, do których należeli. Drugim krokiem była walka z mafią. Benito Mussolini, jak wiemy, bardzo prosto zlikwidował mafię sycylijską, czy w ogóle południowo-włoską, a mianowicie tych, których można było wsadzić do więzień na podstawie procesu i z wyrokami, wsadzano do więzień z wyrokami. Tych, których nie można było wsadzić do więzień z wyrokami, ponieważ świadkowie ginęli i zmieniali zeznania,
to wsadzano do więzień na okres bezterminowy, bez wyroku. Paradoksalnie znalezienie się w więzieniu bez wyroku sądowego było gorsze niż z wyrokiem. Dlatego, że jeżeli z wyrokiem się na przykład dostawało 10 lat więzienia za działalność mafijną, no to jeżeli się nic nie stało, typu jakieś przestępstwo w więzieniu, to się po 10 latach wychodziło. W momencie, w którym się dostawało do więzienia bez wyroku sądowego, no to po 10 latach się siedziało dalej. Także można powiedzieć, że jest to ten element, który no, z Benito Mussolini, z mafią sobie poradził. I teraz trzecim krokiem do zwalczania różnego rodzaju mniejszości, jak się często uważa, jest problem żydowski. W 1938 roku pojawia się słynny manifest rasistowski, a zaraz po nim pojawiają się ustawy rasowe, mniej więcej wzorowane na ustawach norymberskich, które 3 lata wcześniej przyjęto w III Rzeszy. W wyniku tych ustaw Żydzi utracili prawa obywatelskie, część z nich wyemigrowała z Włoch, a część została. Bardzo istnieje dość duża literatura na temat wyjaśnienia przyczyn, czy prób wyjaśnienia przyczyn, dlaczego w 1938 roku we Włoszech pojawiło się ustawodawstwo rasistowskie. Dlatego, że ono się pojawiło dosłownie jak grzyb po deszczu, nagle, praktycznie bez zapowiedzi. Wcześniej jedyne, co mogłoby zapowiadać, to, że pojawiły się jakieś tam 2 czy 3 pisemka rasistowskie, bardzo niszowe zresztą, które wydawane były na koszt państwa i które głównie propagowały idee rasizmu zaczerpnięte z III Rzeszy, łącznie ze zdjęciami z gazet rasistowskich z III Rzeszy. Ale nie znajdowały one żadnego szerszego dźwięku społecznego. I tak wygląda to na takiej zasadzie, że Benito Mussolini któregoś dnia lewą nogą wstał z łóżka i ogłosił, że będziemy mieli własne ustawodawstwo rasowe. Po wojnie, kiedy zaczęto tą sprawę rozpatrywać, już tak na spokojnie, przez wiele lat panowało w nauce włoskiej, i nie tylko zresztą włoskiej, ale zaczerpnięte od nauki włoskiej, przekonanie, że ustawy rasowe z 1938 roku miały inspirację niemiecką. Sugerowano, że to był koszt, który Benito Mussolini musiał zapłacić za sojusz z Hitlerem. Po to, aby no, stworzyć wspólnotę państw faszystowskich, które domagają się rewizji traktatu wersalskiego. I w nauce włoskiej, a w ślad za tym w nauce światowej, przez wiele lat ten pogląd dominował. On się załamał gdzieś tak mniej więcej około 20-30 lat temu dopiero, a mianowicie wtedy, kiedy paru naukowców niezależnie od siebie wzięło się za badania włoskich archiwów i ze zdziwieniem odkryli jedną rzecz. A mianowicie taką, że notatki zachowane z rozmów dyplomatów włoskich z dyplomatami niemieckimi nie zawierają żadnych niemieckich poważnych sugestii, że Włochy powinny wprowadzić ustawodawstwo rasowe. Co więcej, te same archiwa zawierają bardzo dużo dokumentów dotyczących sytuacji Żydów włoskich, memorandów gdzieś tam Żydów włoskich do Benito Mussoliniego. Mussolini zresztą przez dłuższy czas popierał ruch syjonistyczny we Włoszech. Różnych tam, nie wiem, spotkań, jest dokumentów o spotkaniach, na przykład, nie wiem, rabinów, czy jakichś tam działaczy żydowskich, aktywistów, prawda, z urzędnikami i tak dalej. I nie znajdujemy, a dokumenty są zachowane właściwie w całości, żadnych dokumentów potwierdzających niemieckie naciski na Włochów w celu wprowadzenia ustawodawstwa rasowego. Dlatego badacze zaczęli przyjmować, nie mając odpowiedzi na to pytanie w dokumentach, różnego rodzaju hipotezy o tym, dlaczego pojawiło się ustawodawstwo rasowe dotyczące Żydów. Teza, która stała się w pewnym momencie dosyć popularna, pierwsza, mówiła o tym, że Benito Mussolini postanowił dokonać większej, w obliczu zbliżającej się wojny, dokonać większego wzmocnienia poczucia narodowego i niechęci w stosunku do obcych, po to, żeby wywołać w społeczeństwie postawy bardziej nacjonalistyczne.
I dlatego miałby to wprowadzić po to, żeby no najpierw obcych się, prawda, pogoni we Włoszech, a potem będzie można energię wobec obcych skierować na zewnątrz. Jest taka hipoteza. Przy czym moim zdaniem nie ma ona również żadnego uzasadnienia, dlatego że Włosi kontestowali traktat wersalski, włoscy faszyści od samego początku. Dlatego tutaj nagle jakby wytwarzanie tego nacjonalizmu w celu rewizji traktatu wersalskiego nie znajduje uzasadnienia. Moim zdaniem ciekawsza jest teza mówiąca o tym, że jest to skutek podboju Etiopii. Dlaczego? Dlatego, że Włosi mieli wcześniej kolonie w postaci Libii i nie posiadali tam żadnego ustawodawstwa o charakterze rasowym, z tego powodu, że Libijczyków po prostu było mało. Wraz z podbiciem Etiopii zaczęli tworzyć w Etiopii ustawodawstwo rasowe, tworząc, to było zarówno z przeznaczeniem dla kontyngentu wojskowego, który tam stacjonował, a także ze względu na stworzenie dzielnicy włoskiej w Addis Abebie, czyli w stolicy Etiopii. I w Etiopii wprowadzono ustawy rasowe, przede wszystkim zakazujące związków małżeńskich i w ogóle związków seksualnych pomiędzy osobami należącymi do różnych ras. Były one penalizowane. Zresztą, co ciekawe, to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, powiem szczerze, dlatego że jeżeli mamy dowiedziony stosunek seksualny pomiędzy osobą rasy czarnej i rasy białej, to, co ciekawe, penalizowana była tylko i wyłącznie osoba rasy białej, która, można powiedzieć, pohańbiła, tak jak to w III Rzeszy określano, pohańbiła swoją białą rasę. Osoba rasy czarnej nie była karana za to. Także kara była w jedną stronę. W praktyce wyglądało to zresztą tak, że mężczyzn nie karano za stosunki seksualne z Etiopkami, dlatego że włoscy sędziowie uważali, no, że to facet musiał, miał ochotę i nie mógł się powstrzymać, a za to sądy wymierzały bardzo wysokie kary Włoszkom, które dopuściły się związków seksualnych z Etiopczykiem. Także było to dość dziwnie skonstruowane prawo, bym powiedział, a praktyka sądowa jeszcze dziwniejsza. Ale w każdym razie temu wszystkiemu towarzyszył propagandowy zwrot w prasie włoskiej, wskazujący na to, że są rasy wyższe i niższe. Mianowicie rasa biała jest rasą wyższą i Murzyni, których Włosi chcieliby skolonizować, czy Arabowie w postaci tej Tunezji, Algierii czy Egiptu, mają być w tym nowym imperium rasą niższą. Dlatego wielu badaczy twierdzi, że ten kolonialny rasizm po prostu przeniósł się również na stosunki wewnątrzwłoskie i ponieważ Żydzi byli rasą nieeuropejską, semicką, no to zostali, można powiedzieć, zakwalifikowani hurtem do tych ras semickich obok Arabów, prawda? Czyli do rasy niższej. I wreszcie ostatnia interpretacja, że po prostu Benito Mussolini któregoś dnia wstał lewą nogą i wprowadził ustawodawstwo rasowe. Ja bym powiedział tak, mnie najbardziej, nie ukrywam, przekonuje ten argument z Etiopią, plus osobista wola Benito Mussoliniego, dlatego że wewnątrz partii faszystowskiej we Włoszech nie istniały żadne znaczące grupy rasistowskie. Jedynym takim poważnym ideologiem rasizmu był Julius Evola, czy tak naprawdę nazywał się Giulio Evola, o którym sobie jeszcze tam kiedyś powiemy, ale to była postać marginalna i póki nie wprowadzono ustaw rasowych, to jeździł z wykładami dla oficerów SS do III Rzeszy, ponieważ we Włoszech go ganiała cenzura za jego teksty rasistowskie. I w 1938 roku nagle dostał gratulacje od Benito Mussoliniego, prawda, że to jest, prawda, pan tutaj przewidział rozwój faszyzmu, prawda, i te rzeczy. Także mamy fakt empiryczny, niezaprzeczalny, że w 1938 roku we Włoszech wprowadzono ustawodawstwo rasowe. Co ciekawe, Żydzi do tej pory byli członkami partii. Kilku z nich nawet zasiadało w Wielkiej Radzie Faszystowskiej. Wywołało to wielkie protesty. Część z tych Żydów, oburzona, wyjechała z Włoch.
Giovanni Gentile, z którym żeśmy się tu już tu spotykali parokrotnie na dzisiejszym naszym wykładzie, osobiście zbierał pieniądze dla emigrujących z Włoch kolegów profesorów żydowskiego pochodzenia i nie ukrywał w ogóle tego, że uważa to, że ta ustawa jest hańbiąca dla faszyzmu włoskiego. Literatura faszystowska we Włoszech była bardzo słaba. Co więcej, ja trochę sobie, będąc w bibliotece w Berlinie, poczytałem różnego rodzaju, tam ze 3 czy 4 broszury włoskich rasistów na te tematy. Co ciekawe, one do 1938 roku jednoznacznie mówiły, że nie istnieje coś takiego jak rasa włoska, która jest mieszanką ras, prawda, latyników, etrusków, Germanów, czyli Longobardów, prawda, Żydów, Arabów na Sycylii, na południu i tak dalej. I jakby no, literatura dotycząca rasizmu włoskiego w ogóle nie twierdziła, że istnieje coś takiego jak rasa włoska. Nie było żadnego odpowiednika, nie wiem, rasy nordyckiej we Włoszech. I może na ostatnie zdanie do tego elementu, jak wyglądała praktyka. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że część Żydów, szczególnie tych zamożniejszych, lepiej wykształconych, znających języki obce, po prostu wyjechała z Włoch i wyemigrowała obrażona na Włochy. Z tych, co zostali, wyglądało to tak, że wprowadzono taką furtkę dla Żydów, że można było dostać specjalne zaświadczenie o, nie wiem jak to nazwać, odżydzeniu się. To znaczy polegające na tym, że dostawało się zaświadczenie, że jakkolwiek z punktu widzenia ustawodawstwa rasowego jest się Żydem, to nie wykazuje się żadnych sympatii prożydowskich, nie utrzymuje się kontaktów, prawda, z Żydami, nie uczestniczy się w jakichkolwiek obrzędach religijnych żydowskich itd. Taki dokument można było, mówiąc wprost, w skorumpowanej włoskiej biurokracji dość łatwo kupić. Szacuje się, że około 3/4 włoskich Żydów kupiło takie dokumenty. Dlaczego one były takie cenne? Nie tylko ze względu na prawa publiczne. One były cenne dlatego, że ci, którzy tego dokumentu nie posiadali i byli uważani za Żydów, byli zmuszani do czegoś w rodzaju pańszczyzny na rzecz państwa w postaci udziału w pracach publicznych darmowego. I dlatego Żydzi, wszyscy ci, których było na to stać, a było to mniej więcej 2/3 do 3/4, kupowali sobie taki dokument. I w jednej z książek przeczytałem nawet taką dosyć humorystyczną sytuację, że jakiś ortodoksyjny Żyd kupił sobie taki dokument za łapówkę, po czym po roku policja go nakryła w jakiejś potajemnej synagodze na, prawda, uroczystościach religijnych, zabrano mu ten dokument i po 2 miesiącach miał go z powrotem, bo znów dał łapówkę i ten dokument kupił. Te dokumenty stały się tragedią dopiero w 1943 roku, kiedy Włochy znalazły się po upadku Mussoliniego pod okupacją niemiecką. No i wtedy ci, którzy, że tak powiem, byli przepisani do kategorii żydowskiej, jak się Państwo domyślacie, skończyli fatalnie. Proszę Państwa, to byłoby na dzisiaj na tyle. Na koniec małe ogłoszenie parafialne. Po pierwsze, pytaliście Państwo często w komentarzach o możliwość nabycia naszych książek w postaci e-booków. Dlatego informuję, że e-booki są już dostępne na stronie Fundacji Pro Vita Bono w księgarni. W zakładce tutaj na stronie społeczności znajduje się ogłoszenie, gdzie znajduje się czynny link, w który można sobie kliknąć. Poza tym chciałbym Państwa tradycyjnie prosić o wsparcie finansowe dla Fundacji Pro Vita Bono. Możecie to Państwo zrobić albo wpłacając pieniądze na konto Fundacji, które macie tutaj podane na paseczku, a również podane pod moim wystąpieniem na stałe. Możecie Państwo również wspomóc naszą Fundację, kupując nasze książki, czy to w wersji e-booków, czy też w wersji drukowanej. Zachęcam tradycyjnie do zakupienia Państwa Narodowego i Jego Wrogów, autorstwa mojego i mojej żony, wpłacając 50 zł na konto fundacji z dopiskiem na cele statutowe książka lub wpłacając 52 zł z dopisem
z dopiskiem również na cele statutowe książka, możecie Państwo nabyć Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, również autorstwa mojego i mojej żony. Wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani tymi książkami, również innymi naszymi publikacjami oraz najnowszym numerem Profide Rege et Lege, numerem 84, Spór o Państwo Narodowe, zapraszam do zaprzyjaźnionej z naszą fundacją księgarni, która znajduje się na stronie internetowej konserwatyzm.pl. Tam na samej górze znajduje się taki banerek księgarnia, który można sobie kliknąć. Dziękuję Państwu serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na następnym wykładzie, drugim dotyczącym faszyzmu włoskiego faszyzmu, a który poświęcimy przede wszystkim włoskiemu korporacjonizmowi. Dziękuję, do widzenia.